Na chwilę obecną to nie mają większego przełożenia. Jeżeli spojrzymy na dzisiejsze zachowanie, to co prawda giełda lekko traci, ale można powiedzieć, że to mniej więcej jest spójne z tym, co obserwujemy za granicą. Złoty otworzył się nieco słabiej niż zamknięcie w piątek, ale można powiedzieć, że odrobił te straty. Także ta reakcja jest kosmetyczna, jeżeli w ogóle. Trzeba powiedzieć sobie jasno, że jeżeli chodzi o polskie aktywa, tutaj dużo już jest w cenach, ponieważ to takie, można powiedzieć, polityczne podgrzanie atmosfery towarzyszy nam od pewnego czasu. Inwestorzy niestety muszą się liczyć z tym, że w krajach rozwijających się ta temperatura polityczna jest nieco wyższa, a u nas paradoksalnie ona nie jest aż tak wysoka jak w innych krajach. Na przykład ostatnio mieliśmy do czynienia z kryzysem konstytucyjnym w Korei Południowej, wręcz została usunięta pani prezydent ze stanowiska, więc u nas to zamieszanie to jest takie bardziej medialne, można powiedzieć, niż faktyczne, no bo mamy rząd, który funkcjonuje i ma, jak się wydaje, stabilną większość w parlamencie. No, trzeba też pamiętać o tym, że tutaj jest ten taki jeden niuans, a mianowicie dzisiaj taki niechlubny, można powiedzieć, niechlubne wejście na pierwszą stronę Financial Timesa, czy na Bloombergu również na głównej stronie Polska się znalazła. No tym niemniej na chwilę obecną to nie wywołuje jakichś większych konsekwencji. To jest bardziej zamieszanie medialne niż to, co obserwujemy w innych krajach, gdzie to pociąga jednak za sobą jakieś inne konsekwencje konstytucyjne czy utraty stanowisk, ważnych stanowisk w państwie. Można powiedzieć ciekawostkę, że w dniu dzisiejszym PKN Orlen osiągnął nowe historyczne maksima. PKN Orlen, czyli spółka kontrolowana przez Skarb Państwa. No to jest ładny dowód na to, że to zamieszanie nie oddziałuje istotnie na inwestorów. Oczywiście, jeżeli chodzi o tutaj pewne zastrzeżenia co do budżetu, to oczywiście może mieć pewne swoje konsekwencje natury prawnej, wydaje się bardziej, ale niekoniecznie przekładać się na konkretne spółki, no bo jeżeli będą pewne zastrzeżenia, to budżet zawsze można uchwalić raz jeszcze, a na podstawie tego już uchwalonego budżetu i tak można działać cały czas. Dzisiaj średnie spółki trochę słabiej się prezentują, tym niemniej cały czas należy pamiętać o tym, że w skali całego dzisiejszego roku no to była to klasa aktywów, która najlepiej dała zarobić, także dzisiejszy spadek trzeba też rozpatrywać w szerszym kontekście, że on istotnie nie zmienia tutaj percepcji tej klasy aktywów, która cały czas pozostaje bardzo ciekawa.